podległymi mu urzędnikami. Witam mieszkańców miasta Bochni, zarówno tych, którzy są na sali, jak i tych, którzy oglądają nas przez przekaz internetowy. Proszę Państwa, otwieram 45. sesję Rady Miasta Bochnia. Stwierdzam prawomocność obrad. Jest to punkt, który Państwo mogą zgłaszać wnioski do porządku obrad. Ktoś z Państwa chciałby zgłosić wniosek do porządku obrad zaproponowanego przeze mnie na wniosek Pana Burmistrza Miasta Bochni, przedstawicieli komisji oraz grupy mieszkańców, która zgłosiła petycję. Proszę Państwa, jeżeli nie będzie. Ja przepraszam bardzo, w sprawie porządkowej. Proszę Pana, bardzo proszę, aby ustawić krzesła tak, jak były wcześniej i sobie udzielić spokojnie. Bardzo Pana jeszcze raz proszę. Bardzo Pana proszę. Proszę Państwa, ponieważ nie ma żadnych wniosków do porządku obrad, rozumiem, że będziemy procedować ten porządek obrad, który został Państwu zaproponowany. Przechodzimy w takim razie do procedowania punktu drugiego, przyjęcie protokołu obrad sesji odbywającej się 26 maja 2022 roku. Bardzo proszę Państwa o opinię, czy mogę podpisać się pod tym protokołem, czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski do tego protokołu. Nie widzę. W związku z tym rozumiem, że wyrażacie Państwo zgodę na to, abym ten protokół podpisał. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania punktu trzeciego. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Bochnia złożonego na sesji 26 maja 2022 roku. Dzień dobry, Pana Radnego. Jesteśmy w punkcie przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta Bochnia złożonego na sesji 26 maja 2022 roku. Jeszcze raz się zapytam, czy ktoś z Państwa ma pytanie do tego sprawozdania. Proszę Państwa, nie widzę. W związku z tym przystępujemy do procedowania punktu czwartego, sprawozdanie Burmistrza Miasta Bochnia o działalności w okresie od 26 maja 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku. Bardzo proszę Pana Burmistrza o przedstawienie sprawozdania, ewentualnie tej pierwszej części. Proszę Państwa, macie jakieś inne życzenie, mam się radę w tej chwili. Proszę Państwa, zgodnie z zwyczajem, to sprawozdanie Pana Burmistrza jest dostępne w wersji elektronicznej. Każdy z Państwa może się z nim zapoznać. Oczywiście dyskusja na temat tego sprawozdania będzie się mogła odbyć na następnej sesji. Bardzo proszę, Pan Radny Jerzy. Proszę o dostarczenie. Bez maszynki już mamy. Prosiłbym jednak, żeby Pan zaprezentował dwa punkty dotyczące gospodarki komunalnej, a przede wszystkim finansów. Bardzo proszę Pana Burmistrza. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Bochnia w okresie od 26 maja 2022 roku do 29 czerwca 2022 roku. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym. W celu wykonania uchwał Rady Miasta podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych i nieograniczonych obejmujących niezabudowane nieruchomości gruntowe o powierzchni 3,24,92 ara położona przy ulicy Smyków, o powierzchni 9,7 ara położona przy ulicy Wygoda, o powierzchni 12,50 ara położona przy ulicy Karola Buczkiewicza, o powierzchni 2,87 ara położona przy ulicy Krzyżaki i o łącznej powierzchni 3,03 ara położona przy ulicy Ogrodowej.